hejterzy mogą być tutaj, mogą być w tym studiu między wami, może jakiś hejter siedzieć, to jest najsmutniejsze, ale no tak, tak to są tacy cichociemni ludzie, no bo wyobraźcie sobie hejtera, takiego internetowego, który w normalnym świecie tak funkcjonuje jak na Facebookach, na tych Instagramach, że wychodzi sobie z mieszkania, sąsiadka mówi: dzień dobry panie hejterze, i on: wyglądasz jak gówno. I normalnie idzie do samochodu, jedzie sobie gdzieś do restauracji na obiadek, je sobie obiadek. Kelner przychodzi: przepraszam bardzo, dzień dobry, czy wszystko w porządku? I on mówi: tak, oprócz twojej matki, która zdejmuje majtki dla ruskich, bardzo, przekażę w kuchni, dziękuję bardzo za opinię. Potem sobie idzie na jakiś koncert, to jest hejter, który normalnie funkcjonuje, idzie sobie na koncert, nie wiem, pani Urszuli Dudziak na przykład, i ona sobie to swoje tatarata, prawda, ta-ta-ra-ta-ta-ta, ta-ta-ra, i on pod sceną: sra-ta-ta-ta-ta-ta, ale no Boże, co za stara wiedźma, Jezus. Jesteś starsza niż węgiel.